Siatkarze Zaksy, dla wielu osób wzór męskości. Dzisiaj występujecie w wąsach tak jakoś gromadnie. Co się stało? O, robimy akcję November. Rozumiem, że to będzie akcja, która ma propagować badania profilaktyczne, zwłaszcza żeby faceci badali swoją prostatę. No dokładnie, tym bardziej, że warto jest się badać i bierzemy w tym udział. Czy te wąsy to prawdziwe, zapuszczone, czy jednak tylko na potrzeby akcji? A jak widać? nie udało się. Zapuszczałem tak naprawdę 3 tygodnie, już nie wytrzymałem, a też nie mam nie wiadomo jak gęstego zarostu, więc trzeba było przykleić. No ale gdybyś mógł wybierać, na stałe nosić ten wąsy, czy jednak bez wąsów, to co wybierasz? Wolę się zbadać i bez wąsów. Paweł Zatorski, dzisiaj w nowym amplua. Jak to się stało, że ten wąs się pojawił? Jeszcze parę dni temu widziałem, zdjęcia nie było. Tak szybko mi wąs naturalny nie urósł. Dzisiaj bierzemy udział, przyłączamy się do akcji Movember. Chcemy ją wspomóc swoją obecnością i przekonać do robienia badań nad prostatą facetów. No właśnie, mężczyźni częściej zadbają o swój samochód niż o badania siebie, swojego zdrowia. A ty jak często się badasz? Ty jako sportowiec rozumiem, że dość często. No my jako sportowcy jesteśmy dosyć często badani, także jesteśmy pod stałą opieką i zachęcamy, żeby inni niesportowcy również szli w nasze ślady i badali się. Parę dni temu, przy okazji zdradźmy, zmieniłeś stan cywilny, wziąłeś ślub. Czy małżonce te wąsy się podobają? Małżonka widziała tylko na zdjęciu i trochę się z nich pośmiała, ale myślę, że na dłuższą metę nie byłaby zadowolona. Czyli rozumiem, że za chwilę zobaczymy Pawła Zatorskiego znowu bez wąsa. Dokładnie, chyba że tak mi się spodoba, że zostanę i małżonka będzie musiała przeżyć. To zobaczymy. W takim razie będziemy sprawdzać. Dziękujemy za rozmowę, no i życzymy powodzenia w tej akcji, żeby jak najwięcej mężczyzn się badało. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że tak właśnie będzie dzięki tej akcji. Jak się siatkarze sprawdzają jako aktorzy? No, bardzo sprawnie. Do tej pory idzie to właściwie aż nadzwyczaj dobrze. Do tej pory zarejestrowaliśmy prawie całość materiału i przyznam, że nie było do tej pory żadnych problemów z siatkarzami Zaksy. A co jest najtrudniejsze przy takiej kręceniu takiego spota? Oprócz oczywiście organizacji planu i tak dalej, warunki bywają różne. No, najtrudniejsze jest zmieszczenie się w czasie, ponieważ akurat dzisiaj, mówię o dzisiejszym konkretnym planie, jest problem z tym, że siatkarze muszą być szybciej zwolnieni, mają jakiś trening, jakąś sesję zdjęciową, więc dzisiaj robimy wszystko tak, żeby udało nam się zdążyć do umówionej 15. Mamy bardzo mało czasu. Jako reżyser już wszystkim rządzisz, ale sam też się dostosowałeś do klimatu, bo masz wąsa. Naturalny czy też przyszywany? Naturalny. Uczestniczę w tej kampanii właściwie już 2 rok. Ciągle mam wąsa. Moja konkubina po prostu lubi wąsaczy. No to gratulujemy. Większość pani jednak mówi, że niekoniecznie, że wolą panów takich bardziej ogolonych. Ale to widać, gusty są różne. To jeszcze na koniec powiedz nam, skąd w ogóle pochodzisz, bo zdaje się, że jesteś naszym krajanem. Tak, ja pochodzę z Głogówka, więc Kędzierzyn jest gdzieś tam mi bliski od dzieciństwa. Tutaj przyjeżdżałem czy do kina, czy na basen, czy na salę gimnastyczną, więc tak, często bywałem w Kędzierzynie. No to zapraszamy częściej, być może za każdym razem z kamerą. Dziękuję bardzo, będę wpadał. Sumiennie zapuszczane wąsy widać na załączonym obrazku. Co to za akcja z tymi wąsami? O co chodzi? Akcja zaczęła się w 2003 roku w Australii, gdzie kilku kolegów założyło się, kto jest w stanie przez jeden miesiąc wyhodować większe wąsy. I okazało się, że ten wąs ma ogromną siłę sprawczą, jeżeli chodzi o prowokowanie do dyskusji. Więc od 13 lat na całym świecie ta dyskusja dotyczy męskiego zdrowia, męskich nowotworów jąder i prostaty. A my tą akcję organizujemy w Polsce od 3 lat, to już jest 3. edycja. W tym roku i też zapuszczamy wąsy, żeby prowokować naszych kolegów, znajomych, dziadków, ojców, braci do tego, żeby rozmawiać na trudne w gruncie rzeczy tematy, ale lekko i z przymrużeniem oka właśnie dzięki tym wąsom.
No właśnie, te wąsy są męskie, nie męskie, jak tam dziewczyny reagują? Entuzjastycznie. Zawsze entuzjastycznie. Im wąs jest starannie wypielęgnowany, tym wiadomo, że lepszy, ładniejszy i schludny. Wąsy różnie. No, czasem są niemodne, czasem są modne. No, w toku historii one powracały do łask wielokrotnie, a co roku w listopadzie powracają na naszych twarzach właśnie, żeby promować akcję Movember. Kto jest organizatorem tej akcji i jak to ona będzie przebiegać? Na całym świecie akcję organizuje Fundacja Movember. My jesteśmy Fundacja Kapitan Światełko i organizujemy tą akcję w Polsce. Mamy podpisaną umowę, będąc tutaj przedstawicielem właśnie międzynarodowego ruchu na nasz wspaniały kraj. Akcja będzie się zaczynać w ostatni weekend października i trwać do ostatniego weekendu listopada. I o ile w zeszłych latach organizowaliśmy głównie spotkania edukacyjne dla mężczyzn, rozmawialiśmy o nowotworach jądra i prostaty, w tym roku chcemy pójść o krok dalej, przełamać trochę męski lęk przed badaniami, no bo wiadomo, że facet to do lekarza raczej nie pójdzie. I dlatego chcemy my wyjść z badaniami do ludzi, oferując bezpłatne badania USG w centrach handlowych na terenie całego kraju. Skąd pomysł, żeby zaangażować w tę akcję siatkarzy z Aksy? Nie ukrywamy, że zawsze dobrze jest, jeżeli ten wąs jest przyczepiony do jakiejś znanej medialnej twarzy. Siatkarze to są chłopaki zdrowe, w dodatku znane. W związku z tym są doskonałymi tutaj ambasadorami, żeby jednocześnie promować zdrowie, to badanie, no bo przecież wiadomo, że zawodnicy przechodzą komplet badań, więc dla nich to nie jest nic strasznego ani jakiegoś dziwnego, po prostu naturalna kolej rzeczy. I dlatego chcemy też pokazać, że tak jak kobiety chodzą na regularne badania, tak my mężczyźni powinniśmy również od czasu do czasu do lekarza się wybrać i to nasze zdrowie intymne sprawdzić.